Witam w 10 odcinku Amnesia The Dark Descent. W poprzednim odcinku nie wiedziałem co zrobić, ale teraz odkryłem, że to jest krapa. Jesteś dobrym człowiekiem, Daniel. I miło mi się z tobą rozmawia. Dobrze, stary. Chyba masz ważniejsze rzeczy. Mam, oczywiście, że mam. Nie wiem co mam tu zrobić, to jest... Powinieneś się zmierzyć, Daniel. It's... Nie ma czasu na bezczynność. O. Naprawiłem. Chyba naprawiłem. Chyba o to tutaj wykończył. Tak mi się zdaje. Chyba muszę się wrócić teraz do tego mechanizmu z dźwigienkami. I tam będę mógł coś zrobić. Ten poziom znam na pamięć chyba, nie? Myślałem, że się będę tu gubił, ale... Kilka razy się przejdzie w tu i nazad, to już się pamięta wszystko. Dobra. Gdzie to było? To było tu? Nie, to były te głazy. To było tutaj. Tak jest, dokładnie. Nie. A, do góry? Okej. Działa. Okej. Coś zrobiłem. Coś zaczęło działać. Dobra, no to idę dalej. Let's go. Przesadziłeś, Danielu. Muszę cię powstrzymać. Wybacz, przyjacielu. No co zrobić? Potworka na mnie wyślesz? Ale się kurwa boję. Już go tyle razy widziałem. Kilka razy mnie dziabną, co prawda, to prawda, ale... Chciałeś jeszcze czegoś? Udało ci się otworzyć drzwi? Świetnie. Wiedziałem, że dasz sobie radę. Okej, to mi otworzyło tutaj drzwi. Dobra, no to chodźmy tutaj. Okej. Ej, ja tam nic nie... A, nie wiem... To? Mięso? O, mięso. Dobra. Teraz do góry, rybka! To ściągnie za linę. Po co ja tu pochodzę, trzeba tu jest jasne. Już mogę? Dobra, mogę, kozak. Zjadłeś sobie. Kość. Szczątki. Okej, okay, nie mam pojęcia po co mi to. Nie zabijaj jej. Nie zabijaj jej. Dobra, tam jest jakaś śmieszna rzecz. Nie przejść. Tak, chciałem zobaczyć co tu jest po drugiej. Dobra, zamknij i już naprawdę denerwujesz mnie. Za każdym razem kiedy wracam ciągle ten sam tekst, nie? Denerwująco to jest. Dobra. Grippa wzywa Vejera. Vejer wciąż ze mnie drwi. Zdradziłem mu prawdziwy cel, który mi przyświeca, a on nadal chce, abym uwolniła Grippę. Nie rozumiem jaki cudem człowiek oświecony będąc panem sytuacji wykazuje taki brak miłosierdzia. Nie mogę pozwolić jak Grippie odejść, gdyż od stulecia jest on moim jedynym łącznikiem z innymi światami. Vejer twierdzi, że ze wszystkich sił stara się znieść klątwę, która uczyniła mnie wygnańcem, ale do tego potrzebuje pomocy Grippy. Gdybym miał pewność, że mu się powiedzie, chętnie przystałbym na jego warunki, ale jakże mam wyrazić zgodę, skoro mój powrót może przez to stać się niemożliwy. Wiem, do czego oni są zdolni. Widziałem ich kłamstwa. Trudno zachować optymizm, ale nie wolno mi się poddawać. Przygotuję się do uwolnienia Grippy. Vejer twierdzi, że aby oswobodzić się Grippy w sposób, który go nie uśmierdzi, należy podać mu miksturę ze środka paraliżującego esencji i tynktury. Trujące grzyby posłużą za dobry środek paraliżujący pod warunkiem, że uda mi się wyciągnąć solidny fragment plechy z jakiegoś dużego okazu. Myślę, że na chórze znajdę takiego grzyba, a z dobrymi narzędziami pobiorę właściwy fragment plechy.
Esencję należy pobrać tak jak zwykle z krwi człowieka, który umarł w cierpieniu. Będę używał mnóstwa posoki, żeby proces destylacji przebiegł jak trzeba. Trzeba pamiętać, żeby zabrać ją podczas kolejnych tortur. Pyskanie tinktury może być bardzo trudne. Wydaje się, że ona ogólnie istnieje w tym świecie. Już sama jej nazwa zapisana w tym alfabecie wygląda obco. Sądzę, że tinkturę można pozyskać z wodnego karmika. Wire będzie musiał się tym zająć i sprowadzić mi żywiciela. A dobrze przygotowana studnia umożliwi bestii ucieczkę. Okej. Okay. Sejwik. Pacnijmy. Dobra. Lekarstwo. A widzę, tu chyba nie ma rzeczy. Tak mi się zdaje, że nam. Dobra. Można iść dalej. Tutaj mamy chór. Okej, czyli na chórze znajdę grzyba. Dobra, no to chodźmy, bo już wiem co szukać przynajmniej. Mam szukać grzyba, którego będę mógł wydobyć narzędziami, nie wiem. Może coś tam też znajdę, czy coś będę miał. Lecimy, lecimy. Okej. Okay. Co jest? Szybciej. Nie ma czasu do stracenia. Musisz zabić następnego. Aleksander podaje nóż. Chcę, abym ciął to ciało. Zrób to. Ratuj siebie. To morderca, Daniel. Zło wcielone. Szybciej. Aleksandrze, zostaw mnie na chwilę. Muszę się skupić. Namaluj linię na ciele, a potem je tnij. Tnij to mięso i patrz jak krew się leje. Błagam, ja nic nie zrobiłem. Maluj linię, potem tnij. Maluj linię, potem tnij. Błagam, ach skurde ten człowiek. Cicho, spokojnie, zaraz zaśniesz. Ja pierdolę, byłem skurwysynem strasznie. Życie za życie. Wysłuchaj mnie, strażniku kuli. Albowiem robię to dla ciebie. Wróć do swego królestwa. Aleksandrze, nie mamy czasu do stracenia. Czuję to. Musimy działać szybko. Zrobię wszystko, co będzie konieczne. Ja pierdolę. Masakra jakaś. Jo. Kurwa mać, jaki okrutny są. Dobra, idę dalej. Główny hol. Czego pragnę, Danielu? Ocalenia. Tobie też kiedyś o to chodziło. Ale teraz niesłusznie pragniesz zemsty.
jak usprawiedliwisz swoją przemoc? Większym dobrem, wyświadczaniem światu przysługi, to ty ściągnąłeś na świat ten ból i cierpienie. Gdybyś poddał się mocy kuli, gdy tylko ją odkryłeś, nie doszłoby do tego wszystkiego. Równie wielkim grzechem jest twój egoizm, który zabija nas obu. Możliwe. Nie zaprzeczam, że wtedy to było bardzo egoistyczne zachowanie, nie? Ale to, że ja zrobiłem kiedyś coś źle, no to... O, to chyba to. Fragment grzyba, dobra. Chyba więcej stąd nie potrzebuję. O! Co jest? O cholera, jasna. No, nie mogę tego otworzyć naprawdę? Okej. Byłem kawałem chuja, no trzeba przyznać, nie? O. Fragment kuli. Kozak, dobra. Mam fragment kuli. Pierwszy. Chyba z sześciu, tak? Tego nie mogę otworzyć. Dobra, no to chyba mam stąd iść, tak? Tu. A tutaj co jest? Zwalony ten. Okej. Nie mogę po nim przejść? Mogę. No właśnie. Run. Dobra. Go. Przydaje się do unieruchamiania ofiar podczas całej procedury. Ludzi można przywiązać do obręczy lub zwyczajnie rozciągnąć. Możesz używać dowolnych narzędzi, gdyż taka pozycja pozwala na wiele rozmaitych tortur. Jednakże największą zaletą koła są jego szczeliny. Gdy uznasz, że ofiara winna już umrzeć, połam jej kończyny młotkiem, wciskając je między szprychy. Ale to spowoduje zgon. To znaczy, za szybki zgon. Nie, bez obaw. Ludzkie ciało jest niezwykle odporne. Potrafi długo się opierać, nim w końcu wyda ostatnie tchnienie. Fragment kuli. Kość! Kurwa, jakie tortury popierdolone. Muszę iść teraz w lewo, no. Odzyskaj ją! Zyskać kulę. Gdzie mam iść? Nie wiem, czy ja idę w jego kierunku. O, idę w jego kierunku. Ała. Dziabną. Nie biegnij. Dziabną mnie jebany, no. Dziabną mnie. Czy mam te fragmenty kuli? Proszę.
Bo nie chce mi się tam wracać. Bo fragment kuli. No, chyba nie zasłaniajmy. Fragment kuli to jest fragment kuli, okej. Okay. Mam dwa fragmenty kuli. To chyba więcej się tu nie da zdobyć, nie wiem. Może się da. Ewentualnie wrócę tutaj później. Dobra. Mam grzyba. Brakuje mi teraz z krwi jakiegoś gościa, który cierpiał. Coś. I coś, co nie jest z tej planety. Więc trudno określić, jak mam to zdobyć. Z tego świata, o, bardziej to było tak. To coś, co nie jest z tego świata. Dobrze cię widzieć, Daniel. Nie bywa. Dobrze. Co powiedziałeś? Miracja grypa potrzebuje specjalnej mikstury, która może go uleczyć. Cię widzieć, Daniel. Powinieneś się spieszyć, Daniel. Dobra, ominąłem przypadkiem ten dialog, dobra. Idziemy tutaj. Tutaj pewnie coś kolejnego znajdę. Mamy kurwa potwór. To był chyba w ogóle taki pokój, że były cztery jakby takie wyspy. I one były połączone mostami. No tak to wyglądało. Tak mi się dało. O, cholera, jaki duży pokój. Normalnie Layers of Fear. Sznurek. Oliwa. Tortury. Tortury są co najmniej fascynujące. Sądziłem, że każda ofiara będzie inaczej reagować na ból, ale na szczęście byłem w błędzie. Okazuje się, że wszyscy ludzie wykazują podobne postawy wobec tortur fizycznych i psychicznych. Muszę zauważyć, że unieruchomienie ofiary przed rozpoczęciem eksperymentu jest absolutnie nieodzowne. Nawet najspokojniejsze okazy potrafią dostać ataku szałów, w którym ich siła jest znacznie większa niż zakładana. Złamanie woli ofiary, zapobieganie takim zjawiskom, a także, ale wpłynie także negatywnie na wynik eksperymentu. Aby przebiegł on bez zakłóceń, należy zatem unieruchomić otumanionego człowieka, zademonstrować mu katusze, którego spotkają, a następnie przystąpić do działania. Demonstracja ma wywołać przerażenie. Ludzki umysł jest niezwykle wydajny i potrafi znacząco zwiększyć poziom strachu, wyobrażając sobie sobie tylko, co może go spotkać. Zadając ból, należy uważać, aby nie uszkodzić ofiary. Zanadto już na początku, gdyż utrzymywanie stałego poziomu cierpienia daje lepsze wyniki. Tortury powinny być często przerywane, aby nie dać ciału sposobności na oswojenie się z bólem. Wyczując lub tnąc ofiary, należy uderzyć raz, czekać parę chwil, a następnie powtórzyć operację. Cierpiące ciało utwarza esencję, która płynie w jego żyłach. Ostrożne stosowanie tortur pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów. Jeżeli ofiara nie zachowuje się w modelowy sposób, jest wielce prawdopodobne, iż cały trud pójdzie na marne. W takiej sytuacji należy jej podać miksturę amnezji i po pewnym czasie powtórzyć tortury. Okej, okay. Miksturę, którą ja wypiłem na początku gry, tak? Żeby zapomnieć wszystkiego. Okej, okay, chyba tutaj więcej w takim razie nie będzie. No dziwne, bym się spodziewał tutaj fragmentu kuli, no ale nic się nie świeci, nic ten... To nic, no nie ma, to nie ma, no. Co mam zrobić? O, cholera, tu jest więcej drzwi niż na początku zauważyłem. Tu normalnie są drzwi. Ja pierdolę, jak cię. O, pięknie.
Świetnie. Tu piłowaliśmy ofiary. Okej. Włóciciel zawisł do góry nogami, zraszając ziemię krwią z rozciętego brzucha. Piła wbita pomiędzy jemu go nogami, utknęła na wysokości biodra i nie mogła ciąć dalej. Oprawcy cofali, cofnęli się, czekając, aż ofiary wycieknie ostatnie kropelka posoki. Czujesz jakiegoś naczynia na krew? Dokładnie. Dobra. Mam to co... Oj, fragment kuli. Dobra, mam już drugą część, czyli mam posokę. Tak, mam posokę. Mam szyb. No i mam kość. Dobra, idę do kolejnych pokoi w takim razie. Bo pewnie znajdę tutaj resztę fragmentów kuli. Zgaduję, że w każdym pokoju będzie po jednym. Ja bym miał zgadywać. Czyli powinny być trzy. Czyli tam powinno jeszcze jedno pewnie znaleźć. Nie chuj jest, nie. Okej. Okay. Porywaczka klęczała z rękami związanymi na plecy. Czuła, jak maszyna unosiła do góry za nadgarstki, a ramiona głośno pękają pod ciężarem jej ciała. Wisząca w powietrzu kobieta uderzyła w histeryczny płacz, a oprawcy zaczęli rozważać kolejne posunięcie. Gdzie jest tu kula? No, nie fajnie. Na pewno. A, pewnie tutaj. O, dokładnie. Dobra. Mamy fragment kuli. Czas iść po kolejny. Ja mam już raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery fragmenty kuli. Brakuje mi dwóch. Dwóch fragmentów kuli mi brakuje. Tu będzie... Tu jest wyjście chyba, tak? Czy nie? Nie, tu nie jest wyjście. Kołysanka jest gotowa. Świetnie. Ty jesteś człowiekiem. Jak możesz brać w tym udział? Czy on jest aby zdrów? Ten człowiek to istna bestia. Nie słuchaj jego kłamstw. Nie jestem zły. To był wypadek. Podpalił. Straszne. Naturalnie. Mamy tu do czynienia z potworami. Mamy do czynienia z potworami. Po prostu znajdował jakichś ludzi, którzy byli jakiś tam... Nie, błagam. Zrobię wszystko, co tylko chcesz. Wszystko. Zrobię wszystko. Jestem niewinny. No okej. Okay. Oliwa mi się kończy. Fragmenty kuli. No brakuje mi jednej, bo powinno być sześć. I gdzie znaleźć ostatnią część jakby do mikstury? To jest pytanie. Myślę, że tam będę musiał z potworem sobie pobiegać trochę. Będzie miał gorsze. Już byłem. Jak ci idzie? Chyba udało ci się pozbierać wszystkie fragmenty, które znajdowały się w transepcie. Idź teraz na chór. Tam jest reszta. Za daleko? Dodam? Okej. Okay. No ale dobra, no ja byłem w chórze. Ja, dobra, ja wiem gdzie iść, nawet chyba w chórze, bo w chórze muszę iść na prawo od razu, jak się wyjdzie.
Spróbuję to zrobić, ale coś czuję, że może być słabo. Ile mam życia? Kilka sińców zadrapań, ale... Wolę być okazem zdrowia, jak tam wchodzę, bo... To nie jest fajne miejsce do chodzenia. A teraz ja walczę z mocniejszym potworem. I to jest przesrane. No tu były te tortury. To mnie tam nie obchodzi. Bardziej mnie obchodzi fragment, jeden fragment kuli. Czy potrzebuję jeden fragment kuli. Mam nadzieję, że ten potwór się zrespi gdzieś indziej, bo on się normalnie respi na prawo. I ja nie mam jak go ominąć. Dobrze, po cichutku. Chyba, że tu jest więcej niż jeden potwór, to wtedy się wkurwię, bo to jest oszustwo wtedy. I ja się wtedy na to nie pisałem. A, to jest chyba tu. To jest chyba tu, czy to nie jest tu? Proszę, niech to będzie tu. Nie chce mi się nigdzie indziej łazić. Mamma mia, nie byłem tutaj, tu jest koło. Tutaj znalazłem już jedno. Shit. I to nie było jednak na prawo. Czy to było tak naprawdę na lewo? Czy tam gdzie był ten, gdzie jest ten potwór? Kurde, ominąłem to. Hop. Tutaj byłem. Na pewno. Nie da się tutaj przybliżyć, tak wytężyć wzroku, nie? Chętnie chciałbym wytężyć wzrok. Zobaczyć, co jest dalej. Są tylko pochodnie. Dobra, wiem, jesteś na lewo. Dobrze, na spokojnie. Muszę przejść na drugą stronę. I tam to jest chyba. To jest chyba tam. Kurwa, on jest z metalu? No wypierdalaj! Nie rozumiesz, co się do ciebie kurwa mówi? A pierdolę. Masakra. Dobra. Spróbuję teraz tu na prawo pójść. Jakby mi się udało tutaj na prawo pójść i tutaj jeszcze ja go nie był, to by było fajnie. Tylko odcinek się przez to dłuży. Bo tutaj chyba byłem, tylko tam nie byłem właśnie. Chyba przebiegnę, bo już kurwicę dostaję. Chyba nawet się tam zabić, bo... Okej, tutaj nie byłem, nie pamiętam. O kurwa mać! Normalnie.
Fałszerz stał bez ruchu. Trumna była zamknięta, ale do niej wnętrza przedostawało się słabe światło. Zobaczył rzędy lśniących kolców, które jakby tylko czekały na jeden fałszywy ruch z jego strony. Kolano mu zadrgnęło, a chwilę później krew popłynęła po nodze. Skarbił się lekko z bólu i dopiero po chwili dotarło do niego, że jego gałka oczna pękła. Yikes. Mam wszystkie fragmenty kuli. Zajebiście. A teraz tylko stąd spierdolić i tyle. Naprawdę. Ale dobrze, ja już sobie stąd pójdę w kolejnym odcinku, a my widzimy się w kolejnym. Na razie.